strona w Blenderze, ludzka nazwa polecenia, jakiś opis dla człowieka, ten operator będzie miał jeden parametr, szerokość fazy, width. Tak w ten sposób jest tutaj w tym kodzie utworzony. I co najmniej muszę zaimplementować procedurę execute, która wywołuje po prostu nasz, bevel. Na koniec takiej wtyczki muszę zadeklarować dwie procedury, register, unregister. Zazwyczaj wpisuję się tam zupełnie typowy tekst, register modul, do widzenia. I tak samo tutaj, unregister modul, name i do widzenia. Jeżeli jednak, tak jak w moim przypadku, dodaję to polecenie do menu, to też tutaj jest, dodałem kod, który to dodaje do menu, a w metodzie unregister wyjmuje z menu. Opcjonalnie jeszcze można zadeklarować dwie metody, poll i invoke. Ta nam służy do zgrubnego sprawdzenia, czy w ogóle jesteśmy w edit mode. Jeżeli nie jesteśmy w edit mode i poll zwróci false, to wtedy Blender w ogóle nie wyświetli tego polecenia. Czyli tutaj ważne jest, tutaj po prostu sprawdzamy, czy jesteśmy w trybie, w którym powinniśmy być. A tutaj druga procedura, invoke, jeżeli istnieje, to Blender wywołuje invoke, a nie execute, kiedy naciskamy to polecenie w menu czy w panelu. Tutaj dodaję bardziej szczegółową weryfikację danych wejściowych, na przykład czy liczba wybranych krawędzi jest większa od zera. Jeżeli jest większa od zera, no to wołam execute i wołam bevel, a jak jest mniejsza od zera, tylko mówię, że, znaczy jak jest zero, to mówię, że nie ma krawędzi i użytkownik powinien sam się zastanowić nad sobą. I tyle, czyli mamy gotową wtyczkę, spróbujmy ją też użyć, uruchomić. Jeszcze raz transkrypt. I tak, puszczamy, hop, no i co? Czyżby się nic nie stało? To normalnie. Otóż widzicie, wtyczka, kiedy jest ładowana, to wykonuje tylko procedurę register. Dodaje się do menu i tam się rejestruje coś. Jej wywołanie, czyli te metody wszystkie execute i tak dalej, są wołane przez Blendera wówczas, gdy my wywołamy to polecenie. Więc zróbmy to teraz. Naciskam W, żeby wywołać menu specials. Teraz już tutaj w menu specials pojawiło się nasze polecenie bevel, bo je dodałem w metodzie register. Wystarczy, że wybiorę teraz polecenie bevel. I tutaj złapałem ten punkt przerwania w debugerze. Mogę teraz już debugować mój program. Czyli jak widzicie, ten debugger przechwytuje nawet przerwanie, które występuje w chwili, kiedy to sam Blender decyduje, że wywołam sobie tę metodę tego obiektu. Tutaj widzę teraz, widzicie wszystkie właściwości, które parametry, które otrzymała ta metoda i mogę jej się pozwolić wykonywać. Aha, i mam tylko jedną uwagę. Uważajcie na tą zmienną event. Metoda invoke dostaje zmienną event. Ta zmienna event to jest dodatkowy parametr, przepraszam, parametr, nie metoda, nie zmienna, parametr. Ten parametr zawiera informacje o ruchu myszki, o aktualnej pozycji myszki, takie rzeczy. I tylko gdybyście spróbowali rozwinąć go tutaj, bo wszystkie inne można rozwijać, ale ten jeden obiekt jest jakiś dziwnie napisany w Blenderze i powoli wywali wam wtedy Blendera. Natomiast wszystkie jego pola można sprawdzać, pisząc tutaj, co to może być, na przykład typę. O, string none. Tutaj możecie w oknie expression sprawdzać pojedyncze pola tego, debugować pojedyncze pola tego parametru event. To jest taka jakaś dziwactwo w Blenderze. No dobra, proponuję dać mu się wykonać temu, znaczy zdejmę tego już breakpointa, albo po prostu dam się wykonać temu skryptowi. Co się stało? Jest sfazowane jak trzeba. Fajnie. Ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz, tylko zdejmę sobie tutaj, a nawet nie muszę zdejmować. Mam sfazowane, a jeżeli chcę mieć inną szerokość tej faski, wystarczy, że wejdę do Tool Properties i jak zacznę ciągnąć myszką,
voilà, może sobie jeździć. Czyli mamy tutaj dokładny odpowiednik tej funkcjonalności destruktywnego bevela, która była dostępna w Blenderze 2.49, a właściwie, szczerze mówiąc, nawet trochę więcej, bo mogę tutaj numerycznie pisać, jak się uprę, wartość paski i też będzie. A skąd ten efekt dynamicznej zmiany jest trywialnie prosty do osiągnięcia? Podpatrzyłem to w jednym ze skryptów. Słuchajcie, wystarczy dodać do operatora taką jedną linię, o tą. Jak to wpiszecie w operator, to efektem jest tego, że wszystkie parametry waszego operatora pojawią się w tej zakładce Tools, Tools Options dokładnie, i kiedy tylko cokolwiek się zmieni w polu, cokolwiek zmieni jakąkolwiek wartość takiego parametru, to Blender automatycznie wywołuje undo, jeszcze raz execute z nowymi wartościami parametrów, w wyniku czego dynamicznie się to zmienia, a w związku z tym, że skrypty, jak widzicie, chodzą tak naprawdę w miarę szybko. To nie jest prawda, że skrypt, który wykorzystuje polecenie Blendera, będzie się ślamazarzył. Bo główna robota spoczywa na poleceniu Blendera, nie na skrypcie. Więc to jest idealna metoda, żeby tworzyć wygodne narzędzia do pracy. Więc mamy nasze polecenie Bevel, co było do wykazania. To jest zbiorcza, jak przygotowywałem się do tego wykładu, to napisałem książeczkę. Tutaj ją macie, jest do pobrania. Jak zwykle to jest w układzie takiego komiksu, trochę, bo ma ponad 300 ilustracji na 134 stronach. Tam macie wszystkie szczegóły, które, a nawet więcej, bo tak naprawdę tam jest, oczywiście w tym wykładzie nie mogłem pokazać jeszcze paru innych niuansów. Także macie tam wszystko, na tej samej stronie są wystawione pliki, które tej, znaczy na, no tam można, jakby książka odsyła także do linków, poszczególnych plików, które tutaj pokazywałem, tu macie wszystko dokładniej. Dlatego, że zazwyczaj w czasie pisania, teraz wszystko widzieliście, mrugałem ekranami, ale w czasie pisania to się pojawią własne problemy, coś nie będzie działać i tam można sprawdzić to spokojnie i dokładnie jeszcze raz. Jeżeli wykorzystujemy polecenia Blendera, tak jak ja wykorzystałem, to tam nie ma żadnej, nie pamiętam, bo to chodzi o to, jeżeli polecenie Blendera ma opcję kont, to można go dołożyć. Jak nie ma, no to albo napiszemy sami algorytm, co jak widać w przypadku nawet takiego dobrego programisty, jakim jest Chromoly, to jednak się tak jakoś pokiełbasiło, albo pogodzi się z tym faktem. To już jest koniec, to wszystko, co chciałem pokazać. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Słucham? Znaczy, na Maca, ale to będzie działało na Maca. Aha, na Macu... Jest, oczywiście. Znaczy, wydaje mi się, że jest, dlatego, że on jest napisany w Javie. I wszystko tam jest w Javie. Więc to jest całe to środowisko, które ty pokazałem, z dokładnością do tego batcha, czyli jednej linijki wywołania, którą sami możecie wykonać, powinno być wielośrodowiskowe. Uczciwie mówię, że skrypt generujący te pliki pyprdf, to sprawdzałem tylko na Windows, ale to nie jest jakaś taka niezbędność, wreszcie można poprosić kumpla, żeby wygenerował te pliki i potem już pracować. Także główne komponenty są wielośrodowiskowe. To tutaj i Linux, i Mac. No też gadaliśmy. Tak. Dobra, to dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że książka będzie się podobać. Zapraszam na przerwę, na ten...